war never changes. Cześć, witam was w dzisiejszym odcinku, w którym zagramy w grę, od której tak właściwie wziął się cały pomysł na tą serię, czyli będziemy grać w Fallout New Vegas. Dlaczego wracamy do tej gry, skoro już była? I była, i nie była. Z racji tego, że była, było nagranie zrobione tak właściwie świeżo po tym, jak w moje ręce trafił ten tablet. I było pokazane tylko, że da się odpalić i można zagrać. No i właśnie, dlatego było i nie było. Przepraszam was jeszcze, moje gardło nie do końca jest ogarnięte. Tak więc zaczynamy i zapraszam na film. Gra jest uruchomiona w niskich detalach. I jest to wersja Ultimate, czyli ze wszystkimi dodatkami. Uruchamia się no dosyć długo, nie da się tego tutaj ukryć. Natomiast sama rozgrywka jest głównie płynna. Jasne, zdarzają się momenty, w których gra się przytnie. Znów popełnił ten sam błąd co ostatnio, czyli... Samo urządzenie jest troszeczkę za głośne. Jak widzicie, gra się już uruchamia. Co do płynności tej gry, no tak jak mówię, w większości jest to płynne. Przepraszam. W większości jest to płynne, natomiast owszem, przy dużej ilości postaci na ekranie, przy dużych eksplozjach, na przykład jak było w Nowak. Nie w Nowak, przepraszam. Jak było w Nipton. Tam gra faktycznie lubi przyciąć. Poza tym ustawiłem troszeczkę mniejszą odległość rysowania. Także te przedmioty na mapie pojawiają się troszkę później. Jednak wcale nie przeszkadza to w grze. Dobra, mam nadzieję, że już się tutaj odpali. Swoją drogą, no ten pancerz jest genialny. Czyli tak osobiście wolę pancerz enklawy. Który mam nadzieję już później tutaj zdobyć. W grę już dzisiaj chwilę grałem. Doszedłem do momentu, w którym będziemy odbijać poligon z rąk guli. W mojej drużynie już posiadam tak zwanego Edka, czyli robota o modelu Ed-E i Buna, czyli snajpera. Jeszcze gra się będzie chwilkę uruchamiała. Mam nadzieję, że niedługo, w razie czego to jeszcze przytnę. Najważniejsze technikalia o grze już opowiedziałem. Czyli to, w jaki sposób działa i jakie są detale. A zaraz przekonacie się sami. O, już jest. Kontynuujemy. Tak, od ostatniego zapisu. Wiem, że na komputerach działa to szybciej, natomiast weźcie też pod uwagę, że to jest naprawdę budżetówka za 300, więc szczerze mówiąc, jestem w ogóle pod wrażeniem, że wiele gier z tych, co tutaj testuję i które oglądacie, że one w ogóle działają. A niektóre działają jeszcze całkiem przyzwoicie, także można sobie pograć. No i jesteśmy już na pustkowiach. Czasami zdarza się tak, że moja klawiatura z myszą po prostu przestają reagować. Nie wiem, co jest tego powodem, ponieważ baterie są wymienione. One nie działają, a po chwili działają znów. Jak widzicie, już jedna walka była. Odnośnie ekwipunku, no to tutaj jest klasycznie. Pip-Boy razem z mapką, ja akurat wolę tą zieloną skórkę, nie wiem dlaczego, niezbyt lubiłem Fallouta 3, natomiast jakoś ten zielony kolor bardziej mi się kojarzy z tego typu terminalami, więc po prostu zostawiłem. No jak widzicie, no... O. Biegnie.
animacje też są w miarę płynne. No jasne, otoczenie mogłoby być trochę bardziej szczegółowe, natomiast jest to niski poziom detali, więc tu wypadałoby już przeładować broń. Prąd zbrojeniowy. No to chyba raczej nie nasze. Czyli blasku. Mroczny. O, steampunk, to się przyda. Także dojdziemy jeszcze tylko tam i będziemy przechodzić z powrotem do pulpitu. A przy okazji powiem tylko, że to jest jedna z gier, przy których faktycznie tablet się troszeczkę mocniej grzeje, natomiast nie ma jakiejś wielkiej spiny. Jak widzicie, teraz gramy bez zasilacza i wszystko idzie sprawnie. No tutaj akurat to rysowanie widać, ponieważ pojawia się dopiero po chwili. A to może jeszcze sprawdzimy VAX. Dobra, strzelamy do niego. Jeszcze autko wybuchło. No i gra. Także jak widzicie, gra działa całkiem fajnie. Jeśli są jakieś tutaj akurat spowolnienia, to są one spowodowane tym, że jest nagrywane Moto G, które no spektakularne nie jest. Tutaj w tym momencie właściwie można się już przełączyć do pulpitu, także niech mi się zobaczycie czas ładowania, a później niech mi się tylko gra zapisze, żebym nie musiał tego kawałka sobie powtarzać. Coś długo, zazwyczaj odbywa się to dużo, dużo szybciej, ale w sumie jest to duży, dosyć duży obiekt, więc... Jeszcze chwilka... Okej, no... Tak, jedyne do czego się można przyczepić faktycznie, to że gra bardzo spowalnia przy opcjach dialogowych. Co zresztą możecie widzieć. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale faktycznie tak się dzieje. Gra chodzi wszystko fajnie, bez problemu. Natomiast akurat przy liniach dialogowych jest to troszeczkę niefajne. Jezu! Się przestraszyłem gula. Dobra, tutaj wychodzimy. Także jak widzicie, można grać w New Vegas i to całkiem fajnie, na tablecie Kiano. Także do tej rozrywki tak samo ten model polecam. Co będzie następne? W następnym odcinku będzie Euro Truck Simulator 2. Jeden z widzów prosił akurat o ten film, więc pomyślałem, czemu nie, będzie to odskocznia od tych wszystkich większych tytułów. Także ten tytuł się pojawi niebawem. Pełna lista to, co będzie, znajdziecie w opisie filmu. A dzisiaj dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!